że na wydmy w głębie. Kurde, tyle piasku w życiu nie widziałem. Po raz pierwszy tu jestem. Zajebiście. Gdzie jestem? Zawsze chciałem tu przyjechać. Jestem na najdalej wysuniętym zakątku Polski. No, oglądając się Polska i Dudusia, którzy podróżowali na hell, właśnie jestem.
Zobaczcie teraz ten szlak rowerowy. Coś pięknego. W końcu bez tłumów na ścieżce i pusta plaża prawie. Ale pech chciał, że właśnie dzisiaj jest najchłodniejszy dzień. Teraz zaledwie 20 stopni, a ja nie jestem wcale zmęczony, żeby wejść do Bałtyku. No szkoda, że akurat teraz przejeżdżam tędy. Ale super. No, ale dzisiaj temperatura optymalna. Tylko oby nie padało. Ze skrajności w skrajność. Wczoraj upał, a dzisiaj już dużo niższa temperatura. Ale do jazdy super. Ludzie, dokonałem tego. Dotarłem do celu wyprawy. Zgadnijcie, gdzie jestem. Wiecie, co to za płot? Granica państwa Polska, Rosja. Piaski za krynicą morską. Koniec świata. 17:20. Dotarłem do celu wyprawy. Tylko po to tutaj dotarłem, żeby mieć tą satysfakcję, że dojechałem do końca Polski. Bo tutaj tak naprawdę nic nie ma. 71 i 70 teraz czeka mnie ponad koło 80 do Gdańska. I to będzie koniec mojej wyprawy. W odcinku masakrycznych płyt wreszcie mam piękną dojazdową drogę do Gdyni, do której mam 2 km. Ale żar leje się dziś z nieba. Zobaczcie, jaka temperatura. 7 dni praktycznie bezchmurne niebo. Masakra.
powiem wam, że dzisiaj ekstremalne szukanie noclegu. Wjechałem w las w Gdyni, a to nie jest zwykły las. Po obu stronach wysokie skarpy. Chciałem się gdzieś rozbić na trawie. To jakiś gość uszedł i co on tu kurwa robi? I teraz jedyne miejsce, co znalazłem, już trzeba, bo się ciemno robi, to pod taką górę. Jedynie płasko, jedyny płaski kawałek znalazłem. Thank you.